flash written on me. Car dropping on a glass bowl, I've been ballin'. Bring my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on me. Cold running from the popo and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest tuning Sentinela w GTA 5. Tak on sobie wygląda. No chyba nikt tutaj nie będzie się łudził, że to nie jest BMW E30. To jest BMW E30 i wygląda fantastycznie. Fajnie, że mamy taki samochód w GTA, podobny do BMW E30. No z tyłu nie wiem, czy tutaj jest taka BMW-ka, ale jeśli chodzi o wielkość, wiecie, to, że jest dwudrzwiowa, nie wiem. No to jest BMW 30 i koniec. Tak, czat się z wami wita tutaj. Także chodźmy sobie stunigować ten samochód i zobaczmy, co on nam zaoferuje. On już jest w GTA Online od chyba tygodnia. Został przed nowym rokiem wprowadzony. Można się nim cieszyć. A na pewno można się cieszyć, bo super wygląda. I co do jazdy, no to to zawieszenie jest takie dosyć twarde. Samochód prowadzi się całkiem spoko. No ale zobaczymy po tuningu jeszcze, jak będzie się prowadził. Tak, pancerz, hamulce, zderzaki. No i tu mamy... możemy zrobić sticker bomb. Chyba tak zrobię. Ale zaraz zobaczymy. O, możemy zrobić taką typową rajdówkę. Też możemy sobie wystawić intercooler. Możemy zrobić pod drift. To jest, zobaczcie, zderzak pod drift. Drift 1, drift 2, drift 3. Okej. To jest dosyć ciekawe. Ale ja bym zrobił sticker bomb. Cyk. Okej. O, właśnie. Elegancko. Dajemy teraz ramę. Możemy tutaj zmieniać sobie fotele. Prawie jak w salonie Benego. Nie? Możemy sobie dać kilka tych wzmocnień. Kilka rodzajów. W środku nam się coś zmienia. Tak, zobaczcie, że fotele. Aha, tutaj jeszcze mamy watowana, ta się tak nazywa. Nie mam po prostu obklejone te. Trytytkami wygląda na to. No, chyba trytytkami mamy to tak przymocowane. Śmiesznie wygląda. Okej, silnik. Tutaj wydechy. Nie możemy tak, żeby było z jednej, żeby były wydechy tylko z jednej strony. Aluminiowe wydechy? What? Pierwszy raz takie chyba widzę w GTA. Dajmy tytanowe. Błotniki. A to bardzo ciekawe. Możemy dać w innym kolorze. Wygląda to źle. Dobra, daj. Fabryczne naklejki. Okej. Tutaj możemy dać wycieraczki na reflektory. Bardzo ciekawe. Możemy zrobić taką jakby rajdówkę. Ja bym dał te wycieraczki. Wycieraczki, Boże. Maskę możemy dać pewnie też sticker bomb, ale zobaczmy jeszcze inne opcje. No tutaj nie ma rewelacji. Jest kilka tych masek. Ale nie możemy na przykład zrobić tak, żeby wystał. Chociaż ta jest bardzo fajna. Wentylowana do driftu, teoretycznie. Piszcie, jaki kolor wybrać do tego samochodu. Chyba będziemy mogli całego zrobić sticker bomb, coś tak czuję. Pyk. Dobra. Klaksony. Tutaj możemy sobie wybrać. Reflektory. Mi pasują żółte, niech zostaną. No i oznaczenie. Oznaczeń tutaj trochę mamy. Ale. Nie ma sticker bomb. I co teraz? Chyba, że to pasuje do sticker bomb. Na razie dajmy sobie to. To chyba najbardziej pasuje. Jest to jakieś dziwne. No dobra. Pyk. Ok, i lakierowanie. O, tutaj mamy jeszcze kolor wykończenia. To jest środek. Chyba nie zmienimy. Nie zmienimy sobie całego samochodu w sticker bomb. Sticker bomb szczerze mi się nie podoba. No, wiecie co, nie wszystkim musi się podobać. A tu chodzi o to, że jest taka opcja tuningowa. Zresztą... Możemy jeszcze tutaj coś popróbować. Chromowany, tu nie wiem co się zmienia. Aha! Te elementy... To by nawet pasowało, chromowane. I jeszcze tu musimy coś pozmieniać. Piaskowy brąz. I dach. Co to? Żaluzje? Aha! Żaluzje możemy dać sobie. Co?
Bagażnik. No bagażnik będzie pasował do sticker bomb. Zajebiste. Ale to... A, możemy dać progi z naklejkami. Jeszcze mamy takie. Spoiler. Jaki wielki. No i tyle. Tak nie powiedziałbym, żeby któryś jakoś super bardzo pasował do sticker bomb. Karbonowy, dajmy. Jezu. Nie, to wygląda źle. Ajej, turbo. Koła. Tutaj możemy dać jakieś sportowe. Nie, no to wygląda dziwnie. Familijna BMW. Tak, bardzo familijna, zwłaszcza, że mamy dwa siedzenia, jest sportowe w dodatku. Z tyłu siedzenia są wykorzystane na wzmocnienia. Także mega familijna fura. Bez kitu. No co, to jest samochód dla kawalera, dla singla. Wsiadasz, deska surfingowa na dach i jedziesz. No ale drzwi są takie właśnie, to mi się nie podoba, że te drzwi są takie. Czy będzie opcja, żeby zrobić je sticker bomb? Chyba nie. No i nie ma, kurczę. I te drzwi muszą takie zostać. Chyba, że jeszcze jest jakieś inne malowanie, które będzie bardziej pasować do tego. Także sticker bomb, jakby ktoś chciał zrobić, to tak... No tak średnio pasuje, nie? Tak powiedziałbym nawet, że nie pasuje. Chyba, że damy sobie tylko taką liczbę. Maskę dajmy tą do driftu, co mi się podobała. Tylko lakierowana, okej? Okay? No i teraz to wygląda zdecydowanie lepiej, tak? Albo robimy całego sticker bomba, albo tylko trochę. Znowu wybrałem chyba taki sam kolor. Dobra, weźmy sobie jeszcze tylko szybko lakier, zmienimy. Jakiś tam klasyczny. Może biały. Nie, biały nie pasuje do sticker bomb z kolei. Mi się jakoś te takie szpitalne kolory ostatnio podobają. Wywal to całkiem. Ile to auto kosztuje? No musicie się tutaj zapytać, bo ja gram teraz na single i nie wiem dokładnie ile na online kosztuje. Gdzieś koło 600 tysięcy stawiam. Nie no, chyba gdzieś koło 650 tysięcy kosztuje. Coś tak kojarzę, że tyle kosztowało nowe auto. Dajmy sobie cyk. I dobra, i mamy stunigowaną furę. Tak, możemy z tego samochodu zrobić rajdówkę, samochód driftowy, albo właśnie taką opcję, czyli samochód... Jezu, co on tak szaleje? Albo furę, posłuchajcie jak to brzmi w ogóle. Albo furę typowo... Typowo nad morze. Teraz pojedziemy sobie nad morze. Dawaj rajdówkę, opcja rajdówka. Nie, to już wam zostawię taką opcję. To już wy musicie sobie potuningować tutaj na rajdówkę. Ja wam tylko pokazuję, że jest możliwość zrobienia takiej wariacji mojej. Na pole z nią. Tak, podczepić pług i siać. Znaczy nie pługiem, tylko no, siać ogólnie. Dobra, nieważne. Jedziemy. No jak tym się jeździ? No tak chyba całkiem w porządku. Teraz zobaczymy jak z tym skręcaniem. Wow. Jest zaskakująco stabilna. Łatwa w opanowaniu. Ale czy przyczepna? No i przyczepna w sumie jest. Ale nie skręca jakoś super mocno. Nie jest taka nadsterowna jak niektóre samochody. Czy da się tym driftować? No czuję, że coś tam podriftujemy tą BMW-ką. Jedziemy najpierw na molo, bo tutaj najbardziej pasuje ten samochodzik. Jest dosyć niski, no ale mogły być też troszeczkę niższy. Chociaż w sumie te koła idealnie pasują do tych nadkoli, ładnie to wygląda, wszystko się komponuje bardzo spoko. Oczywiście wy sobie możecie, tak jak powtarzam, zrobić swoją wariację, swój wariant tuningu tego samochodu i będziecie mieli sporo opcji, żeby coś tam sobie poprzerabiać dodatkowo. No ja zrobiłem sticker bomb z, jak to tutaj napisał ktoś na czacie, samochód rodzinny typowo, czyli możemy wziąć bagaż na dach i tak dalej. Trochę tam driftuje, ale to są... Wow! Dziwnie trochę, tak niby musimy zrobić power slider, żeby zarzucić, ale też... No na pewno nie jest to tampa driftowa, bo tam troszeczkę za mało mocy, ale jakieś ślizgi da się porobić. Się zastanawiam, czy te deski nie są bardziej śliskie niż asfalt w GTA. Chyba są. Fajnie tu brzmi pisk opon, nazwijmy to. No, no i jesteśmy sobie koło napisu Winewood. Tutaj jest kilka fajnych zakrętów. Próbujmy sobie myk, no, shit.
myknąć. No i tutaj można polatać. Jeszcze tutaj mi na czacie Jodzi napisał, że możecie sobie jeździć koło obserwatorium, tam jest też kilka fajnych zakrętów. No ja testuję samochody pod względem driftowym w tym miejscu. Oczywiście samochody, które tak w miarę nadają się do driftu. Niektóre są albo za bardzo przyczepne, albo coś. Da się nim coś polatać, ale to są takie bardziej power slide, on ma zdecydowanie za mało mocy, żeby, wiecie, tutaj ładnie się ślizgać. No można tak, można sobie takie ślizgi porobić, ale bez szaleństw, nie? Tutaj za bardzo, tutaj przesadziłem. Okej. I... tutaj to już nie ma co driftować. Może jeszcze tutaj coś sobie polatamy. Okej. I tu jeszcze jest taki zakręt. Kupa. Przesterowany. Ale tutaj jak ktoś ładny ślizg poprowadzi, to jest satysfakcja, bo jest tu dosyć wąsko, jest ruch uliczny. I w sumie, no jest ciekawie, kolarzysta. Ścigamy się z nim. Dawaj, ile on jedzie? Musimy sprawdzić na prędkościomierzu. Patrzcie, 20 mil na godzinę. Co za ziomek. To ma power w nogach, nie? Jakie śmieszne ubranko. No i tak wygląda sobie BMW E30 w GTA, moim zdaniem fajne auto, sporo opcji tuningowych. Warto kupić, jeśli oczywiście uważacie, że cena jest odpowiednia dla was. Bo w GTA od jakiegoś czasu mamy bardzo drogie różne furki. Ja sobie wszystkie posprzedawałem i testuję na singlu. A mam sobie tylko te najciekawsze na online i jestem z tego zadowolony. Chociaż żałuję troszeczkę, że sprzedałem ten Pesto. Z tych moich wszystkich samochodów. No ale BMW moim zdaniem fajna propozycja. Możemy tu zrobić taki typowy, odriftowy chyba też tuning, bo mieliśmy tam kilka takich części adekwatnych. No ale po maksymalnym tuningu samochód nie zachwyca mocą. Ale też troszeczkę tak driftowo się prowadzi, więc można coś nim tam popróbować. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny i zapraszam do subskrypcji oraz dzwoneczkowania mojego kanału, żeby was kolejne odcinki nie pominęły. Trzymajcie się, na razie, cześć.